Witam Was, zakręconych rowerowo. W dzisiejszym odcinku będę chciał Wam przekazać parę rzeczy co do zabiegu i operacji, jak się przygotować, jeżeli macie artroskopię czy szycie łękotki, bądź inne jakieś rzeczy z kolanem. Najważniejsze przede wszystkim, czyli cała dokumentacja, to co mamy, i za chwileczkę pokażę dalej, co będzie wymagane do takich operacji i zabiegów. Jeżeli mamy operację w systemie chirurgii jednego dnia, potrzebujemy przez lekarza mieć wypisane skierowania na EKG, badania z krwi i oczywiście skierowanie do szpitala. Pamiętajmy, że przed takimi operacjami trzeba robić przynajmniej 10 dni wcześniej przed każdym zabiegiem. Tutaj, jak widzicie, pokazuję Wam listę z krwi, co dla nich tam będzie brane pod uwagę, jeżeli mamy być pod narkozą czy w jakimś znieczuleniu. Do tego pamiętajmy, że bierzemy przede wszystkim płytę z rezonansu magnetycznego wraz z całym opisem dla lekarza w szpitalu. Jeżeli już się pojawimy w szpitalu albo już będziemy się zbierać, no to musimy pamiętać, bierzemy kule ortopedyczne, żebyśmy mogli po operacji się o nich poruszać, bo już nie będzie tak łatwo jak wcześniej. Zastrzyk przeciwzakrzepowy, na ogół biorą jeden, ale ja biorę dwa. Pamiętajmy, jeżeli to jest operacja systemem jednego dnia, w taki sposób się przygotowujemy. Jeżeli mamy termin zupełnie inny, że przyjeżdżamy do szpitala i tam czekamy na miejscu, większość tych badań powinien wykonywać lekarz i szpital. Jeżeli choć trochę ten film Ci pomógł, zostaw po sobie subskrypcję, komentarz lub polub, albo udostępnij dalej. Z góry dzięki za obejrzenie i serdecznie Was pozdrawiam. Cześć. I słuchajcie, jeszcze jedno. Do takiego zabiegu jednodniowego i w tym dniu, co wychodzicie, nogę też musicie przygotować, czyli ją ogolić. Bo oni tego nie zrobią.